Mecz na szczycie trzeciej ligi na stadionie miejskim imienia Sebastiana Karpiniuka przyciągnął tłumy kibiców. Kotwica Kołobrzeg mierzyła się z Olimpią Grudziądz. Spotkanie mogło rozpocząć się znakomicie dla białoniebieskich. Już w drugiej minucie meczu okazję do otwarcia wyniku miał Paweł Łysiak. Niestety uderzenie naszego napastnika zostało w ostatniej chwili zablokowane przez obrońcę gości. 10 minut później Kotwica stworzyła sobie kolejną sytuację bramkową, ale uderzenie Jagodzińskiego poszybowało nad poprzeczką bramki Olimpii. Na 5 minut przed końcem pierwszej części meczu strzał Michała Graczyka zablokowali defensorzy gości. Na minutę przed przerwą arbiter po faulu w okolicach 25 metra podyktował rzut wolny dla Olimpii. Do piłki podszedł Michał Cywiński, który pięknym uderzeniem ze stałego fragmentu gry otworzył wynik spotkania. Druga połowa rozpoczęła się od ataków zespołu prowadzonego przez Marcina Płuskę. Na szczęście jeden z nich zatrzymał się na słupku bramki Oskara Pogorzelca. Kotwica odpowiedziała pod koniec pierwszego kwadransa drugiej części meczu. Na strzał z powietrza zdecydował się Grzegorz Goncerz. Niestety uderzenie naszego najskuteczniejszego zawodnika powędrowało wysoko nad bramką Olimpii. Na 25 minut przed ostatnim gwizdkiem goście podwyższyli wynik meczu. Błąd w rozegraniu Kotwicy wykorzystali pomocnicy drużyny z Grudziądza i odebrali piłkę. Tomasz Kaczmarek minął Roberta Obsta, wprowadził się w pole karne i zdobył gola numer 2 dla Olimpii. Chwilę przed końcem meczu zespół z województwa kujawsko-pomorskiego mógł ustalić wynik meczu, jednak po uderzeniu jednego z zawodników gości piłka minęła słupek bramki Kotwicy. Kotwica Kołobrzeg uległa przed własną publicznością Olimpii Grudziądz 0-2.